Witamy w Los Angeles, czyli w dolinie bez słońca i z deszczem. Ale ja mam moje śniadanie mistrzów, czyli granole z jeżynami i mlekiem, słuchajcie, lnianym, więc poskromię ten deszcz. Cześć kochani, dzisiaj w LA jest najbrzydszy dzień w historii, po prostu leje, tak totalnie leje, ale u was są Mikołajki, u mnie jest dopiero czwarty, ale wiem, że teraz kiedy to publikuję, u was są Mikołajki, więc wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek, mam dla was mały prezent z tej okazji, ale o tym powiem za chwilę, pewnie też można to wywnioskować z tytułu, natomiast ja jadę dzisiaj do Santa Monica, ponieważ słuchajcie, zostałam zaproszona przez hotel Oceana, żeby przetestować ich usługi, także jestem mega podekscytowana. Za sekundę robię z wami live'a, także będę tutaj sobie siedzieć i z wami rozmawiać, bo robię live'a o 20 w środę, staram się robić o 20 w środę polskiego czasu, teraz kiedy jestem w Stanach, więc za chwilę nie wiem co z tym będzie. Ja w każdym razie potem jadę do hotelu i pokażę wam cały hotel, pokój i to będzie taki dzień dla mnie, dzień domowego, hotelowego spa i po prostu chcę w końcu spędzić taki zwykły, chillowy dzień, bo zrozumiałam, że od 4 tygodni ani razu nie siedziałam w domu. Więc chyba jestem trochę przemęczona, powiem wam szczerze. Ale mam cudowny humor i pomimo, że leje, to dzisiaj będzie wspaniały, piękny dzień i nie mogę się doczekać, aż pokażę wam po pierwsze hotel, a po drugie dowiecie się o prezencie. Oto mój hotel i nawet pogoda się poprawiła. Zobaczcie, aż się prosi o spacer na plaży, więc chyba jednak nie będzie spa. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Szczerze. Uwaga, kochani. To będzie szał. Okej? No, więc po wejściu mamy coś takiego. I zaczynę tak na spokojnie. Tutaj mamy drzwi. Tutaj mamy w ogóle iPada, na którym się załatwia wszystkie światła, klimatyzacja, tutaj teraz jakiś nawiew leci. Tutaj mam taki kącik salonowy, który prezentuje się całkiem nieźle. Następnie, nie wiem jak to się robi, szczerze mówiąc, ale tutaj jest przepiękny taras. I teraz, uwaga, widok. To jest najpiękniejszy pokój, w jakim byłam w swoim życiu. To jest łóżko, które ma jakieś szerokość na 2,5 metra. Tu jestem ja. I wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy widzicie te piękne, aksamitne wykończenia. Och, to jest coś wspaniałego. Następnie widok na ocean. I podobno jest najpiękniejszy zachód słońca na świecie. Ja po prostu też oddychać nie mogę, jestem tak pod wrażeniem. No więc tutaj mamy wielkie, cudowne łoże. Kolejny największy telewizor na świecie. Jakieś przekąski. I już widzę, że to jest chyba nie halo, bo to nie jest moje imię i panu nie działał klucz, więc coś czuję, że jestem jednak w innym pokoju. Tutaj mamy... O, tego jeszcze nie próbowałam. Cudownie, cudownie, woda kokosowa, Boże, wspaniale, wspaniale. I co kochani, jeszcze pokażę wam z tej strony, tu mamy wejście i tu jest jakiś tam storage i jeszcze łazienka, która też jest absolutnie przepiękna. No, pokażę wam zaraz jeszcze cały hotel i potem przejdziemy do giveawaya. Część z was pewnie wie, że co roku staram się robić świąteczne rozdanie i w zeszłym roku robiłam dla was paczkę kosmetyków. Dwa lata temu były to kosmetyki robione ręcznie przez moją przyjaciółkę Julkę. Trzy lata temu nie wiem, czy coś robiłam. Wiem, że kiedyś robiłam dla was sama też kosmetyki w domu, ale pewnie nikogo nie zdziwi, że w tym roku chciałabym podarować wam codziennik. Więc na YouTubie mam dla was jeden egzemplarz codziennika. Robię też drugie rozdanie na Instagramie, także zapraszam was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam też możecie wygrać codziennik, możecie sobie startować w obu konkursach. Więc żeby wygrać codziennik, musicie zasubskrybować ten kanał,
kliknąć w ten dzwoneczek, czyli żeby dostawać powiadomienia o tym, że pojawił się nowy film na moim kanale, dać oczywiście lajka temu filmikowi oraz przede wszystkim zostawić komentarz pod tym filmem, w którym to napiszecie, dlaczego chcielibyście dostać codziennik. Bardzo proste i ja losowo wybiorę jedną osobę spośród tych wszystkich komentarzy zgłoszeniowych, także codziennik trafi do kogoś z Was i drugi codziennik trafi do kogoś poprzez Instagrama. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten giveaway, chociaż tyle mogę zrobić, żeby jakoś odwdzięczyć się Wam za to niesamowite wsparcie i celebrować z Wami Mikołajki, mimo że musiałam to nakręcić wcześniej. No, także jestem w moim hotelu z raju i pokażę Wam chyba cały budynek. Kiedy myślałam, że już lepiej nie będzie, przyszła Pani i dała mi Chardonnay, czyli białe winko. Tutaj kieliszek dla mojego partnera, którego nie ma. Owoce suszone, liścik dla mnie, lawendę, I mean. To jeszcze przy okazji zabiorę Was na mój taras. Wow, jest całkiem pięknie. Wyszłam z pokoju, żeby pokazać Wam tę przestrzeń, więc oto jest hotel i tutaj pod nami jest chyba taka przestrzeń, gdzie można sobie jakby siedzieć niedaleko basenu. Oprócz tutaj ktoś ma huśtawkę przy wejściu do pokoju. Wygląda to naprawdę przepięknie, a tam, słuchajcie, jest zejście na siłownię. Może się wybiorę, ale szczerze nie sądzę. Tutaj widzicie lobby, przez które weszłam. Też jest przecudowne. Powiem tak, nie wiem, czy może być lepiej. No, pan boy hotelowy miał rację, nie umiem sobie wyobrazić lepszego zachodu słońca. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za to, co mam i za to, że mogę być w tym pięknym miejscu i patrzeć właśnie na ten zachód słońca w Los Angeles, w Santa Monica, spełniając swoje największe marzenia. I dziękuję Wam za to, że mnie wspieracie i dzięki temu mogę tak żyć i jesteście super i mam nadzieję, że vlogmasy się Wam podobają. Właśnie byłam świadkiem najpiękniejszego zachodu słońca z pokoju hotelowego na świecie. Jestem tego pewna. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że miałam taką refleksję, że wcześniej wspominałam, że chcę dzisiaj sobie odpocząć i w końcu sobie po prostu poleżeć i po nic nie robić. Ja wiedziałam, że nie umiem odpoczywać, ale nie sądziłam, że do tego stopnia. Odkąd przyjechałam do Stanów, od 4 tygodni każdego dnia coś robiłam, zwiedzałam, spotykałam się z ludźmi. Miałam bardzo intensywny grafik i dzisiaj stwierdziłam, że ten hotel, to piękne otoczenie jest idealną okolicznością, żeby sobie odpuścić, odpocząć, polenić się. Nie jestem w stanie, słuchajcie. Przyszłam tutaj, rozpakowałam się trochę, zaczęłam robić zdjęcia, przerabiać je, odpowiadać na wiadomości. Już sobie naszykowałam laptopa, żeby popracować. Jestem przerażona. Moja mama mówi, że to jest normalne, że kiedy podróżujesz, no to chcesz eksplorować i tak dalej, i tak dalej. Ale ja po prostu w momencie, kiedy zostaję sama i nie mam żadnego rozpraszacza, to czuję się tak mega nieswojo i jakby jestem mega, Jezus, to słowo. Bardzo się przed Wami teraz obnażam, ale pomyślałam sobie, że podzielę się tą refleksją, bo ja nie chcę tworzyć w social mediach złudzeń. I zdaję sobie sprawę, że moje zdjęcia są piękne i moje życie jest super i tak dalej, ale mnie tak samo dopadają gorsze chwile i dopada mnie taka pustka, taka samotność i
trochę sobie to tłumaczę tym, co powiedziała moja znajoma, która tutaj mieszka od kilku lat, że nie ma miejsca, w którym poczujesz się tak samotna jak w LA, że to jest miejsce, które po prostu obnaży różne twoje braki, pustki i smutki. I jestem też na to gotowa, bo też przyjechałam do Stanów, żeby pobyć ze sobą, zadbać o siebie i widzę, że jest nad czym pracować, natomiast przyznam się bez bicia, zrobiło mi się po prostu smutno, bo jestem w tym hotelu, w którym nocleg kosztuje $500 i to wcale nie czyni mojego życia w żaden sposób lepszym niż spanie w hostelu w Szkocji na trasie z rodzinką. I chcę, żebyście to wiedzieli, bo ja jestem mega uprzywilejowana i to, że mogę tu być, to jest po prostu coś niesamowitego. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że nawet jeżeli jesteście w pięciogwiazdkowym hotelu z widokiem na ocean w Santa Monica, to i tak możecie czuć się dziwnie, możecie czuć się źle, możecie czuć się smutno i samotnie. I bardzo cieszę się, że to powiedziałam na głos. Bo tak jak wiecie, ja jestem mega optymistyczna i ja 9 na 10 przypadków mam totalnie czadowy humor. Ale właśnie w takich chwilach bierze mnie refleksja i wiem, że to jest tymczasowe. Za tydzień wracam do domu, będę z moją rodziną, mam cudownych przyjaciół, cudowną rodzinę, tyle bliskich osób, mam was. Ale są takie momenty, kiedy każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jest po prostu sam. I to mówię nawet do osób, które mają partnerów czy partnerki. I tak, kiedy zamykacie oczy, jesteście sami i trzeba umieć się z tym zmierzyć. Raz jest lepiej, raz jest gorzej i po prostu chyba celem nagrania tego jest pokazanie wam, że to się zdarza też w takich okolicznościach, bo jesteśmy tylko ludźmi. I tak, jestem mega optymistyczna. Ale jest balans w naturze. Także co, słuchajcie, nie przedłużając tego monologu wszechczasów, to oczywiście będę pracować, bo teraz zachodzi słońce, więc mam powód, żeby się tym zająć, więc zmontuję dla was jeden film i to będzie vlogmas wczorajszy. Tak mi się wydaje. I potem naszykuję sobie tutaj dwa takie wielkie telewizory, więc ogarnę sobie film, zamówię room service i postaram się odpocząć, wezmę prysznic, może zrobię sobie maseczkę, pokażę wam, co tam sobie nakładam i postaram się spędzić chillowo resztę tego wieczoru. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, w każdym razie znikam, bo mam nadzieję, nie bijcie mnie za ten cały wywód. Liczę na was. Czuję się, jakbym była bohaterką filmu w tym pięknym wnętrzu ze świąteczną muzyką. Jest cudownie i zaraz będę oglądać na Netflixie. A to jest najpiękniejsza łazienka na świecie. Po prostu ten marmur to jest coś przepięknego. Zamawiam sobie właśnie room service. Napisałam, że bez nabiału, więc dodaję. Udało się. 40 dolców za herbatę i hummus. Pozdro. Właśnie przyszedł do mnie room service, kochani. Mam tutaj pitę z hummusem z fasoli i dodatkami. I zamówiłam sobie również herbatę miątową. Taka kolacyjka. Lubię mieć opcje, więc mam jeszcze trochę swoich nachosów, owocki, deserek, czekoladę, znaczy owoce i czekoladę. I będę sobie oglądać film, oczywiście nie ten, tylko jakiś inny. Ten nadal gra muzyka świąteczna, ale teraz ją wyłączę i czas na relaks. O, a w ogóle to już jestem w szlafroczku. Koniec pracy. To jest przepyszne. I włączyłam jakiś badziewiarski film. Powinnam dostać 1000 punktów dla Nieogara, ponieważ obejrzałam właśnie pół odcinka, pierwszego odcinka drugiego sezonu Atypowego i uświadomiłam sobie, że widziałam cały sezon. Więc teraz włączam trzeci i chyba tego nie widziałam. Obejrzałam pierwszy odcinek trzeciego sezonu The Crown. I możliwe, że obejrzę pierwszy odcinek piątego sezonu Peaky Blinders, bo lubię pozaczynać kilka seriali, bo jest to etap, na którym
żaden mnie nie wkręcił, więc żeby mieć jakieś urozmaicenie, a potem wybiorę ten, który najbardziej mnie wkręci. Tak, taki tam insight z mojego życia. Kochani, jak widać, ja kończę serial i idę spać. Widzimy się jutro, będzie to odcinek z ulubieńcami listopada i też zabiorę Was w kilka fajnych miejsc. Pamiętajcie o tym, że w komentarzach oraz na Instagramie możecie wziąć udział w konkursie i wygrać codziennik. Także do jutra. Pa!